Halleluja. Witajcie, przyjaciele. Mamy dzisiaj przyjemność mówić do was o Jezusie. Chcemy, żebyście dzisiaj mogli usłyszeć dobrą nowinę. Nowinę o tym, że Bóg jest żywy. Że On jest realnym zmartwychwstaniem. Że On jest życiem. Że On nie jest jakąś martwą religią. Że On nie jest jakąś martwą literą. Przyjaciele, nazywam się Artur Ceroński i miałem przyjemność poznać Jezusa w 2001 roku. Ja pamiętam, że kiedy siedziałem w więziennej celi, kiedy po raz pierwszy w moich rękach była Biblia, dotarła do mnie głęboka świadomość tego, że Bóg jest żywy. Że to nie jest jakaś marginalna postać, że to nie jest jakaś wycinanka religijna, że to nie jest system zasad i reguł, ale że On jest żywy. Że On nie tylko kocha człowieka, ale jest też bardzo zainteresowany, aby każdy człowiek poznał Go osobiście. Przyjaciele, dzisiejszy dzień jest dniem, kiedy każdy z nas jest w stanie doświadczyć realnej Bożej obecności. Nie przez to, że jesteśmy dobrzy, nie przez to, że jesteśmy porządni, ale przez to, że przyjmujemy prostą prawdę wiary o tym, że 2000 lat temu Jezus Chrystus, potężny Boży Syn, umarł za grzechy ludzi, że tam na krzyżu Golgoty nastąpił potężny wyrok sądu Boga nad ludzkością. Jezus Chrystus został ukarany, abym ja i ty mogli, żebyśmy mogli być ludźmi, którzy są w obecności Bożej. Jezus Chrystus poniósł całą karę ludzkości, całą karę, po to, aby ludzie tu na ziemi mogli przyjąć Bożą sprawiedliwość. Ja to zrobiłem, ja to przyjąłem, ja doświadczyłem tego, co to znaczy stać się obywatelem nieba, co to znaczy być podniesionym, co to znaczy być zbudowanym. W jednej chwili moje grzechy zostały przebaczone. W jednej chwili przestałem być narkomanem. W jednej chwili moja wewnętrzna samoświadomość uległa totalnej zmianie. Zrozumiałem, że Bóg jest dobry, a diabeł jest zły. Zrozumiałem, że Bóg nie jest odpowiedzialny za zło na ziemi. Zrozumiałem, że Bóg stworzył niebo, a ziemię dał synom ludzkim. Że On rządzi tam, a tu na ziemi my w Jego imieniu. Zrozumiałem, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za to, co stanie się z Jego wiecznością. I tam na kolanach powiedziałem: Jezu, ja chcę, żebyś Ty był moim Panem. Jezu, ja chcę, żebyś Ty zmienił moje życie. I On mnie dotknął, i On mnie zmienił. I On postawił mnie zupełnie w innym miejscu. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Dzisiaj docieram do wielu ludzi z Ewangelią. Dzisiaj jestem człowiekiem, który został zmieniony nie przez swoje dobre uczynki, nie przez chodzenie do kościoła, nie przez przestrzeganie 10 przykazań, ale przez to, że przyjąłem łaskę, czyli niezasłużoną przychylność Boga. Że przyjąłem niezasłużoną przychylność. Przyjacielu, nie wiem, jak dużo myślisz o sobie. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś. Może myślisz, że Boga nie ma. Może myślisz, że Bóg jest tylko relikwią. Ale wystarczy, że zrobisz eksperyment. Że zawołasz do Niego z całego serca. Że powiesz dzisiaj: Jezu, ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę osobiście poznać Ciebie. Ja chcę, ja pragnę. Zawołaj Cię do Niego. On powiedział: kto pragnie, to o mnie. Tego nie odrzucę precz. On powiedział: kto pragnie, niech przyjdzie. Kto pragnie, niech przyjdzie. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. On Cię nie odrzuci. On Cię nie zostawi. On chce zmienić Twoją wieczność i Twoją przyszłość. On tego chce. On chce uzdrowić Twoją każdą chorobę. Wyzwolić Cię z każdego nałogu. Wyswobodzić Cię z diabelskich pazurów. On chce, żebyś nie był diabelskim pomiotłem. On chce, żebyś panował nad grzechem. Żebyś panował nad nałogami. Żebyś panował na tym świecie w imieniu Jego. On tego chce. Moje pytanie jest takie: czy Ty tego chcesz? Czy Ty tego chcesz? Czy przyjmiesz dzisiaj łaskę? Czy przyjmiesz przez wiarę łaskę? Kto z Was, przyjaciele, chce się dzisiaj pojednać z Bogiem? Kto z Was chce się pojednać? Zobaczcie, mając 17 lat zamordowałem człowieka. Handlowałem narkotykami. 3-krotnie sam umierałem od kokainy. A On mnie zbawił! A On mnie zbawił! A On mnie uratował! A On wziął mnie w swoją rękę i przemienił w innego człowieka! Jeżeli On to mógł zrobić ze mną, to może to zrobić z Tobą! I nie mów mi, że Go nie potrzebujesz, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej! Nie ma ani jednego sprawiedliwego! Nie ma, że jeden jest wielkim bandytą, a drugi porządnym bandytą! W oczach Bożych
Każdy człowiek zasługuje na śmierć, ale Bóg rozwiązał tą sprawę. Ukarał śmiercią Jezusa, abyś ty nie musiał być ukarany. Kto z was, przyjaciele, chce teraz pojednać się z Bogiem? Kto z was nie ma pewności, czy po śmierci pójdzie do nieba? Podnieś rękę. Kto z was nie ma pewności, że po śmierci pójdzie do nieba? Podnieś rękę. Zdecyduj się teraz. Zdecyduj się teraz na pojednanie. Kto z was chce pojednać się z Bogiem? To otwiera ci drogę do nieba i do sukcesu tu na ziemi. Kto z was tego potrzebuje? Wystarczy, że podniesiesz rękę, pomodlę się z tobą. Zrób to teraz. Przykozacz. Stań w miejscu, w którym okażesz odwagę. Brawo. Kto jeszcze? To jest jeden bohater. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Chodź. Chodźcie do mnie. Chodźcie tu do mnie, ludzie. Chodź do mnie. Jeżeli on mi mógł pomóc, może pomóc tobie. Kto jeszcze potrzebuje zbawienia? Kto jeszcze chce przyjąć Jezusa?